Poselstwo drugiego anioła. Gdy kościoły odrzuciły przyjęcie poselstwa pierwszego anioła, odrzuciły tym samym światło z nieba i utraciły łaskę Bożą. Zaufały swej własnej sile, a na skutek przeciwstawienia się pierwszemu poselstwu doprowadziły siebie tam, gdzie nie były w stanie dostrzec światła poselstwa drugiego anioła. Lecz umiłowani Boga, którzy byli szykanowani, przyjęli poselstwo. Babilon upadł i opuścili kościoły. Prawie, że przy końcu poselstwa drugiego anioła zobaczyłam wielkie światło świecące z nieba na lud Boży. Promienie tego światła były jasne jak słońce i słyszałem głosy aniołów wołających. Oto oblubieniec idzie, wyjdźcie mu naprzeciw. Był to krzyk o północy, który dodał siłę poselstwu drugiego anioła. Z nieba zostali wysłani aniołowie, gdy obudzili zniechęconych świętych i przygotowali ich do będącego przed nimi wielkiego dzieła. Tego poselstwa nie otrzymały najbardziej utalentowane osoby. Aniołowie zostali wysłani do pokornych i poświęconych i wręcz przymuszali ich do wydania okrzyku. Oto oblubieniec idzie, wyjdźcie mu naprzeciw. Ci, którym powierzono tę wieść, spieszyli się głosząc je w mocy Ducha Świętego i podnosząc na duchu zniechęconych braci. Dzieło to nie leżało w mądrości i umiejętności ludzi, lecz w mocy Bożej, a Jego święci, usłyszawszy ten okrzyk, nie mogli mu się oprzeć. Najbardziej uduchowieni pierwsi przyjęli to poselstwo, zaś ci, którzy poprzednio dowodzili w tym dziele, teraz byli ostatnimi, którzy to poselstwo przyjęli i dopomogli do wzmocnienia okrzyku. Oto oblubieniec idzie, wyjdźcie mu naprzeciw. Światło poselstwa drugiego anioła zostało rozpowszechnione we wszystkich częściach kraju i wieść ta poruszyła tysiące serc ludzkich. Przychodziła ona z miasta do miasta, z wioski do wioski, aż oczekujący lud Boży został całkowicie obudzony. W wielu kościołach nie wolno było głosić tego poselstwa i duża grupa ludzi, którzy posiadali żywe świadectwo, opuściła upadłe kościoły. Krzyk o północy dokonał wielkiego dzieła. Poselstwo to bada serca i doprowadza wierzących do szukania dla siebie żywych doświadczeń. Wiedzą oni, że nie mogą opierać się jeden na drugim. Święci z niepokojem oczekiwali swego Pana, poszcząc, czuwając, prawie nieustannie się modląc. Nawet niektórzy grzesznicy z przerażeniem oczekiwali na ten czas, jednak wielkie masy okazywały swojej opozycji do poselstwa jedynie szatańskiego ducha. Drwili i wyśmiewali się, powtarzając wszędzie. Nikt nie wie o tym dniu i godzinie. Źli aniołowie pobudzali ich do zatwardzania swych serc i odrzucania każdego promienia niebiańskiego światła, aby szatan mógł ich utrzymać w swoich siłach. Wielu, którzy wyznawali, że oczekują na Chrystusa, nie brali żadnego udziału w dziele owego poselstwa. Chwała Boża, której byli świadkami, pokora i głębokie poświęcenie oczekujących dusz i przytłaczający ciężar dowodów spowodowały, że wyznali, iż przyjęli prawdę. Nie byli oni jednak ani nawróceni, ani przygotowani na przyjście swojego Pana. Wszędzie między świętymi wyczuwały się ducha uroczystej i poważnej modlitwy. Spoczywała na nich święta powaga. Aniołowie z największym zainteresowaniem czuwali nad efektem tego poselstwa, krzepili tych, którzy je przyjęli i odciągali ich od ziemskich spraw, by obficie mogli czerpać ze źródła zbawienia. Wówczas lud Boży był mile widziany przez Boga. Jezus z upodobaniem patrzył na nich, gdyż Jego obraz odbijał się w nich. Przynieśli oni zupełną ofiarę oraz całkowite poświęcenie, oczekując przemienienia w nieśmiertelność. Ale mieli doznać jeszcze jednego bolesnego rozczarowania. Czas, w którym oczekiwali wybawienia, minął, a oni nadal znajdowali się na ziemi. Skutki przekleństwa nigdy nie wydawały się im tak bardzo widoczne. Wszystkie uczucia oddali niebu i w błogim oczekiwaniu zakosztowali smaku wyzwolenia i przyszłej nieśmiertelności, ale ich nadzieje nie zostały spełnione.
Strach, który był udziałem wielu, nie zniknął nagle i nie od razu triumfowali oni nad rozczarowaniami. Kiedy jednak nie ukazywały się żadne widoczne oznaki gniewu Bożego, pozbyli się ciążącego nad nimi strachu i zaczęli wyśmiewać się i szydzić. Lud Boży był ponownie doświadczany i wystawiany na próbę. Świat naśmiewał się, drwił i urągał im. Ci zaś, którzy bez żadnej wątpliwości wierzyli, że Jezus teraz przyjdzie, by wskrzesić umarłych, a żyjących świętych przemienić nieśmiertelność, aby mogli objąć królestwo wieczne posiadanie, czuli się tak, jak uczniowie przy grobie Jezusa. Wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. Dziękuję.